Bardzo ciekawe zapytanie. Czy badania za jazdą po alkoholu są równoznaczne z badaniami do pracy? Oczywiście zaczynamy od zapytania internauty. Witam. Mam takie pytanie odnośnie badań psychologicznych i lekarskich. Rok temu zostało mi zabrane prawo jazdy na rok, kategoria BC, za jazdę pod wpływem alkoholu. Prawko odzyskałem bez konieczności ponownego zdawania po przejściu tylko badań lekarskich i psychologicznych, na które zostałem skierowany do WOMP. Zostały one wydane bezterminowo i stąd moje pytanie. Czy z tymi badaniami mogę iść do pracy, czy muszę wyrobić nowe? W wydziale dałem oryginały, ale mam ksera tych badań. No, wprawdzie nie mają one potwierdzenia zgodności z oryginałem. I proszę po prostu o odpowiedź, czy muszę powtarzać to badanie, czy po prostu pracodawcy wystarczą kserokopię tych dokumentów. Z góry dziękuję i pozdrawiam. No, internauta tutaj chciałby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, prawda, czyli wiem, na pewno zapłacił kilkaset złotych za badania w WOMP-ie, no i chciałby, aby to jakoś tam spłynęło na, było użyteczne do czegoś innego. Niestety, podstawa prawna tych badań jest tutaj zupełnie inna. No, tutaj jest kodeks drogowy, natomiast podstawą prawną badań do pracy kierowcy kategorii C jest ustawa o transporcie drogowym i kodeks pracy. No i tenże pracodawca, chcąc przyjąć jeszcze raz pana do pracy, musi jeszcze raz skierować na badania profilaktyczne, prawda? No, wątpię, żeby w WOMP-ie wydali nie orzeczenia, tylko same konsultacje, czyli konsultację okulistyczną, neurologiczną, laryngologiczną, tam psychologiczną, czy tam jakąkolwiek inną by nie wykonali. Także no, te orzeczenia, ksera tych orzeczeń są w zasadzie tylko poświadczające to, że znowu pan odzyskał prawo jazdy. Natomiast jeżeli cię interesują podobne problemy, oczywiście tradycyjnie, zapraszam na moją stronę internetową badania lekarskie kierowców.pl. Oczywiście tutaj mile widziany komentarz pod tym filmem na kanale Lekarz Medycyny Pracy. Także cześć, bye bye. Mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.